Siemano, dzisiaj Ci opowiem, jak wygląda mój dzień i jak wygląda moja rutyna. I film jest na życzenie MGR1328, więc dziękuję za pomysł na taki film i pozdrawiam serdecznie. I warto dodać, że mam teraz gapier, na razie nie studiuję i nie pracuję i jedyne czym się zajmuję to jakby budowanie marki osobistej, czyli robię content na różnych platformach. Dobra, ale lecimy z tematem. No to pierwszą rzeczą, jaka u mnie ma miejsce, to jest pobudka o określonej godzinie i aktualnie jest to 6 rano. I chciałbym tutaj dygresję małą zrobić, że jeżeli masz problemy z wstawaniem, to drzemki nie działają. Każda jakby drzemka to jest stres dla twojego serca, więc nie rób sobie drzemek, tylko jak ustawisz budzik, to po prostu powinieneś wstać. Dobra, po wstaniu idę do kibla oczywiście, wypróżniam się, czyli siku. Ważę się, robię sobie zdjęcie sylwetki, codziennie je robię już ponad rok i biorę zimny prysznic. Potem wracam do pokoju, suszę łeb, wycieram się i piję szklankę wody i do tego medytuję i obczajam mój dziennik, co sobie na dziś zaplanowałem. I medytuję z aplikacją Medito. Mój cel to 8 minut medytacji dziennie w tej aplikacji. No a dziennik to po prostu sprawdzam zadania, które sobie zaplanowałem dzień wcześniej, bo przed pójściem spać planuję sobie od 3 do 5 zadań, jakie mam zrobić danego dnia. Dlaczego wieczorem poprzedniego dnia? Dlatego, że już wstaję, to nie muszę myśleć, co mam dzisiaj zrobić, tylko po prostu ze świeżą głową biorę się do roboty. No i jak sobie pomedytuję i sprawdzę ten dziennik, to się ubieram. W sensie już przed medytacją jestem ubrany, co ja gadam. Idę po prostu jeść śniadanie. I zakładam słuchawki OT. Odpalam sobie podcast na prędkości 2x. I tak się staram, żeby w 70% moich poranków to był podcast, a reszta to muzyka. Czyli często na przykład raz w tygodniu sobie posłucham muzyki zamiast podcastów do śniadania. Ale tak to są podcasty. I tak, słucham je na prędkości 2 razy i często robię tak, że na przykład posłucham sobie podcastów z pół godziny, jedna piosenka, którą bardzo lubię i kolejny lecę z podcastami i myślę, że takie śniadanie mi zajmuje z pół godziny, coś takiego, więc kończę tą rutynę, o której teraz mówię, około 7. No i do śniadania sobie robię jeszcze kawę i zieloną herbatę, ponieważ mają prozdrowotne właściwości antyoksydacyjne. Czyli te napoje zabijają wolne rodniki w Twoim organizmie, czyli takie substancje, które są po prostu szkodliwe i wywołują stres. Stres oksydacyjny. No i kofeina na pobudzenie. Kto nie lubi kofeiny? Każdy z nas kocha kofeinę. No. I potem oczywiście, jak chcesz zaparzyć zieloną herbatę, to po pierwsze woda musi stygnąć około 8 minut, żeby temperatura tej wody ze 100 stopni spadła do odpowiedniej na zieloną herbatę, więc to nie wygląda tak, że ja piję to od razu do jedzenia, uprzedzając już ludzi, którzy komentują, że o, nie można pić kawy do jedzenia, bo żelazo się nie wchłania. No to właśnie nie piję od razu do jedzenia. I tak. I potem siadam sobie tutaj, gdzie teraz siedzę, i robię 3 godziny deep work, czyli pracy głębokiej. I najtrudniejsze zadania, których po prostu nie zdzierżę, robię teraz. Przez te 3 godziny od 7 do 10 lecę systemem Pomodoro, czyli 50 minut pracuję, 10 minut mam przerwy i staram się w tych przerwach nie wchodzić na media społecznościowe, tylko posłuchać sobie muzyki, albo tak sobie posiedzieć z zamkniętymi oczami i wychillować, albo po prostu sobie porobić jakieś ćwiczenia, które poprawiają moją ruchomość i mobility. I moje ulubione ostatnio ćwiczenie to jest Wall Angels, czyli stajesz przy ścianie, całe plecy mają dotykać ścianę i po prostu lecisz tak góra dół. I te ćwiczenie mobilizuje odcinek piersiowy twojego kręgosłupa i wzmacnia twoje dolne trapy, czyli czworoboczny dolny, część wstępującą, żebyś po prostu się nie garbił, że po tym ćwiczeniu jesteś taki. No i zazwyczaj te moje 3 godziny głębokiej pracy to godzina czytania książki. O, i warto też dodać, że
w międzyczasie podczas tych godzin pracy często, jak wypiję kawę, no to wiesz, co się dzieje, jak wypijesz kawę. Ciągnie cię na kibel. Więc jak idę na kibel, to biorę tablecik i se czytam książkę. Albo zazwyczaj mam dwie wizyty do kibla, bo se robię dwie kawy. I na pierwszej wizycie robię Duolingo, wszystkie języki, których się uczę. To mi zajmuje tak z 20 minut, se tam siedzę. A później idę z tym i se czytam. To jest jakieś 20-30 minut, aż mi nogi nie zaczną drętwieć, bo później to już muszę wstać. Wiesz jak jest. No i po tej pracy około 10 odpalam sobie posiłek przedtreningowy, czyli no jak oglądasz moją masę, no to wiesz, że to są albo jakieś zbożowe ciasteczka, albo banany. I tak to właśnie wygląda. I do tego gotuję kolejna kawa i herbata. I wychodzę. I oczywiście trenuję 6 razy w tygodniu systemem pull, push, legs. Dlaczego nie push, pull, legs, tylko pull, push, legs? Dlatego, że jak robię pull, to następnego dnia jestem z tyłu fajnie pospinany i czuję się po prostu bezpieczniej na pushu. Więc to jest taka moja modyfikacja. I idę na trening, który trwa około 1,5 godziny. Jeszcze tam pół godziny trwa mobility potreningowe. Przed treningiem rozgrzewka trwa z 15 minut. No i myję się na siłowni, bo uważam, że powinno się myć na siłowni, a nie jak większość ludzi w tej szatni się spsikuje dezorem i wychodzi. Powinieneś się umyć na siłce. Ja normalnie se noszę szamponik, gąbeczkę i po prostu się myję jak w domu, na tej siłowni. I na siłowni idę zawsze z buta, bo mam czas. Mam gapier, nic specjalnego nie robię. Po treningu wracam z buta na chatę i zależnie od humoru, albo wracam z muzyczką, albo odpalam sobie kolejny podcast. No i wracam na chatę, jem posiłek potreningowy i zazwyczaj są to jakieś kanapeczki albo płatki śniadaniowe z obniżoną zawartością cukru. Tam patrzę, bo tam właśnie sobie leżą. I polecam sprawdzić skład tych płatek, jeżeli ktoś uważa, że są one niezdrowe, bo są zajebiste według mnie. I do posiłku potreningowego już nie piję żadnej kawy, bo już jest za późno. Staram się pić ostatnią kawę przed 10 albo przed 11, bo w organizmie kofeinę masz. Okres półtrwania trwa około 6 godzin, czyli jak weźmiesz 400 gramów kofeiny, to po 6 godzinach masz nadal 200 gramów, a po 12 godzinach ta dwusetka się rozbija na pół, czyli masz nadal 100 mg kofeiny. No i wiadomo, każda ilość kofeiny w organizmie, jak śpisz, jest nieoptymalna, że tak powiem. Dobra, i po posiłku potreningowym wracam, tak myślę, bym powiedział, 14 jestem w domu. To 2-3 godziny sobie coś robię, bo obiad odpalam zazwyczaj 16-17. I tutaj zazwyczaj znowu czytam książkę, jakieś blogi, newslettery, do których jestem zapisany. Szukam również inspiracji na content, rozpisuję skrypty do filmów, piszę sobie w dzienniku swoje przemyślenia, jeżeli mam jakiś gorszy dzień, i zajmuję się swoim side hustle, bo jako że mam tyle czasu, to staram się też zarobić i szukać różnych sposobów na zarobek. I po tym, właśnie po tych 2-3 godzinach pracy głębokiej, systemem Pomodoro oczywiście, latuję, zaczynam robić obiad. I podczas obiadu zawsze słucham podcastu, tylko jakiś długi, 2-3 godziny podcastu. Najczęściej aktualnie słucham Biznes 2.0, Wieczorka, taki ziomek, biznesmen, przedsiębiorca. I zazwyczaj go właśnie słucham na prędkości 2x, więc z obiadem, obiad myślę z gotowaniem i ze zjedzeniem go zajmuje mi z godzinę, więc jeszcze po obiedzie często sobie po prostu siedzę tak, seciluję i kończę ten podcast. No i po obiedzie montuję TikToka, czyli mój dzień masy, bo jak wiesz, robię teraz 500 dni masy i to dokumentuję. I po montażu i po obiedzie często jest za muła straszna. Jak wiesz, jak zjesz 2000 kalorii na raz, to jest za muła. Więc po obiedzie zazwyczaj oglądam filmy na YouTubie, ale nie jakieś gówno, kąpiele w kiślu albo w baseny z piłeczkami, tylko filmy rozwojowe na YouTubie albo płatne kursy, w które po prostu inwestuję. No i to jest załóżmy godzina 18:30. No i tak do 20 se oglądam tego YouTuba. A po 20 zazwyczaj sobie robię wolne, czyli po 20 nie robię nic takiego wartego dokumentacji. Mogę sobie, czasami sobie poczytam po tej 20,
a czasami będę sobie, nie wiem, wbiję sobie na Discorda porozmawiać, albo zadzwonię do swojej kobiety, albo napiszę po prostu do niej, albo no takie mniej ważne rzeczy. I wtedy też wejdę na Messengera zobaczyć, czy tam na WhatsAppa, czy ktoś do mnie coś napisał. Więc to już jest taki wolny czas jakby. Zasłużony oczywiście. No i około 21:30 zbieram się do spania. Czyli piszę sobie w zeszycie 5 rzeczy, za które jestem wdzięczny danego dnia. Piszę w dzienniku, co mi chodzi po głowie. Jak nic, to piszę po prostu, co dziś zrobiłem i czy jestem z siebie zadowolony, czy nie. I planuję następny dzień. Więc to są 3 rzeczy, które piszę w dzienniku. Potem otwieram okno, odpalam sobie nocną lampeczkę, która tu stoi. Robię jakieś mobilizacje i rozciąganie. I robię 3 mobilizacje, czyli na rollerze mobilizuję odcinek piersiowy kręgosłupa. To jest gdzieś odtąd dotąd. Później robię te wall angelsy, które Ci pokazałem przed chwilą. I później robię rozciąganie kanapowe 2 minuty na stronę, żeby po prostu mieć mobilniejsze biodra. Jak będziesz zainteresowany, to sobie sprawdzisz, jak to wygląda. I podczas tego mobility słucham muzyki albo podcastu, ale tutaj raczej chilluję już wieczorem przed snem, więc najczęściej muzyka. I potem 15 minut w łóżku sobie chilluję z muzyką. Ustawiam sobie na Spotify'u odliczanie czasu i po 15 minutach mi się wyłącza ta muzyka. I jak zgaśnie mi muza, zdejmuję słuchawki, sobie gdzieś tam na łóżku wieszam, żeby ich nie zniszczyć. I jakby zakładam opaskę na oczy, bo mam niestety białe rolety, więc światło prześwituje, więc śpię w opasce. Wkładam sobie zatyczki do uszu, bo u mnie niestety jest hałas w domu, szczególnie nocą. I takie zatyczki możesz sobie kupić w aptece. Albo jak gdzieś latasz za granicę, to albo twoi rodzice gdzieś latają za granicę, to możesz sobie, w samolocie dają zawsze, więc możesz z samolotu wziąć sobie hurtową ilość za darmo. Więc zakładam maskę, zatyczki i idę spać. I tak właśnie wygląda mój dzień. Mam nadzieję, że to Cię zainspiruje, że wdrożysz jakieś rzeczy w swój dzień. I prosiłbym o danie mi znać w komentarzu, jeżeli chciałbyś rutynę dla na przykład ucznia. Bo ja się uczyłem, chodziłem do liceum, nawet na studia chodziłem, więc w tych dwóch przypadkach też miałem różne fajne rutyny związane z produktywnością i samorozwojem. Więc i nawet pracowałem chwilę na etacie, więc do tych wszystkich 3 rzeczy mam rutyny. Więc jakbyś był zainteresowany, jak połączyć szkołę z produktywnością, pracę z produktywnością albo studia z produktywnością, chociaż każde studia mają inny grafik, to ciężej będzie. Ale jeżeli byłbyś zainteresowany, daj mi znać w komentarzu i nagram coś w tym stylu. A teraz bym Cię prosił, żebyś zostawił łapę, dał suba, udostępnił. No i do następnego.